Szanowni Państwo, ponownie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji TVN, słuchaczy Radia Maryja. Dzisiaj w naszym studio zapowiada się taki bardzo niecodzienny wieczór, kiedy postaramy się opowiedzieć troszeczkę o dla nas tutaj z punktu widzenia Polaków odległym, egzotycznym kraju, jakim jest Japonia, bardzo wielkiej, starej tradycji i kultury. A z drugiej strony o rzeczach i osobach nam bardzo bliskich, o świętym Maksymilianie Marii Kolbe, o Fryderyku Chopinie. A w naszym studio z wielką przyjemnością mam zaszczyt przywitać panią Rinko Kobayashi-Grudzińską. Nie będzie po Francji, Chrystus. Szczęść Boże, na wieki wieków, amen. Oraz pana Alberta Grudzińskiego. Szczęść Boże. Boże. Tak w skrócie powiem, ale za chwileczkę to pytanie skieruję do samych państwa, żeby państwo o sobie trochę więcej powiedzieli, ale słuchaczom, widzom w skrócie powiem, pani Rinko Kobayashi-Grudzińska jest pianistką, no, teraz dodajmy, światowej sławy, wiele koncertów, już jako pięciolatek cudowne dziecko fortepianu, zachwycała widzów telewizji, słuchaczy radia w Japonii i w Japonii i w wielu krajach świata. No i potem się potoczyła wielka kariera pianistki, ale ta kariera była jakoś naznaczona również wielkimi osiągnięciami wykonawczymi. Taką próbkę mamy tutaj na stole w postaci tych płyt, gdzie zarejestrowane są te wspaniałe, niekiedy nawet odkrywcze wykonania pani Rinko Kobayashi. Pan Albert Grudziński, muzykolog, przez wiele lat dyrektor Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina, później Instytutu Fryderyka Chopina, organizator 8 konkursów szopenowskich. Tego ostatniego także. Też tak. Tego ostatniego. A zatem pan z tej chociażby racji ma ogromną wiedzę, przegląd tego, co przez tyle lat w świecie muzyki, muzyki klasycznej, poważnej, w świecie chopinowskim na ziemi, na świecie się działo. Tak, a szczególnie zeszły rok, tak jak wiemy, wielka rocznica dwustulecia urodzin Fryderyka Chopina. Rzeczywiście bardzo dużo się działo na świecie. Tak jak wiemy, chyba żaden kompozytor dotychczas nie był tak promowany na świecie jak Fryderyk Chopin. Bardzo dużo koncertów, festiwali. No i oczywiście tym zwieńczeniem był ostatni konkurs chopinowski. A może pani nam opowie także, gdzie pani grała, jakie momenty z tej długiej historii kariery muzycznej wspomina pani jakoś najgoręcej, najmocniej, co było takim, co zostaje, zapisuje się w pamięci, które z osiągnięć pani sobie najbardziej ceni? Każdy koncert jest dla mnie, to jest taki modlitwa do Boga i każdy koncert jest tak, mniej więcej tak równo dla mnie. Ale tak lubię nagrać compact disc. I niektórzy to tak, niektóre to takie rzadkie utwory, albo Chopina to taki popularny i dużo sprzedało się i dostałam platynowy compact disc i coś takiego to przyjemne jest dla mnie. A platynowa płyta była tutaj za Chopin Forever, prawda? Taka, ta składanka, mamy ją, ta płyta mamy ją tutaj. A pamięta pani w ogóle coś z tego, gdy pani jako dziecko jeszcze grywała na fortepianie, jako pięciolatek? Pamiętam, że menet Paderewskiego ciągle grałam. I tutaj też jest. Pójdzie też. To też wielka rocznica Paderewskiego właśnie pod koniec roku. Też przyszła 150. rocznica urodzin Paderewskiego, ale oczywiście ta wielka rocznica chopinowska jakby przyćmiła Paderewskiego, ale może teraz przecież jeszcze ten następny rok, w ciągu następnego roku można czcić tego wielkiego pianistę, kompozytora, męża stanu. Należy mu się to.
No tak, i zawsze... Tyle dla Polski zrobił przecież. Zawsze sobie o nim przypominamy, przynajmniej my także tutaj o Ignacym Janie Paderewskim przypominamy, szczególnie 18 listopada, kiedy... 11 listopada, kiedy jest Święto Niepodległości i wtedy podkreślamy, że tak w skrócie można powiedzieć, Paderewski wygrał Polskę. No, wygrał przez te dyplomatyczne różne kontakty, ale wygrał także na fortepianie. No właśnie przede wszystkim dlatego, że był tak wielkim artystą, tak znanym, mógł właśnie zabiegać o względy możnych tego świata prezydentów, prezydenta Stanów Zjednoczonych, o dostęp do morza przez Polskę, także no, zasługi niebywałe, tak, Paderewskiego. A pani Kobayashi, pani jest, pochodzi z kraju no, wielkiej tradycji, kultury, ale ona jest zupełnie inna niż to, co jest w Polsce. Jak pani odnalazła drogę do tej muzyki Fryderyka Chopina, między innymi, czy Ignacego Jana Paderewskiego? Jak pani odnalazła też swoją drogę do Boga, do wiary katolickiej, jaką my tutaj w Polsce żyjemy na co dzień? Tak, bo ja myślę, że Polacy muszą być taki skakać do góry z radości, z dziecka, od dziecka ochrzczone. A w Japonii niestety nie, bo tylko chyba w sumie chrześcijan to tylko 1% ludności. To jest naprawdę tak mało. Katolicy to chyba 400 tysięcy tak, 400 tysięcy. Na 120 milionów tak. Obywateli japońskich. Tak. I ale chodziłam do szkoły katolickiej, podstawowej szkoły, chociaż moja mama jest z rodziny buddyjskiej. Więc ja tak dziękuję rodzicom, że przysłali mnie do szkoły katolickiej. I tam moja taki podstawowa taki, wiara tam urosła, to znaczy wzrosła. I jak miałam 10 lat, wtedy śnił mi się, że wszystko jest pusto, z ziemi wszystko jest pusto. I od tamtego czasu tylko ja szukam jakiegoś coś trwałego. I chciałam być naprawdę ochrzczona, ale jednak w Japonii religia to oni troszkę patrzą dziwnie. Bo jak ktoś nic nie da rady, już nie ma inny sposób, to wtedy pójdzie do religii, szuka religii. Więc tak ludzie patrzą na jakieś bieżące jako troszkę taki biedny ludzi. A, że jako taki, którym się nie udaje w życiu, muszą mieć Boga, prawda, żeby bo im się, bo oni sami nie potrafią. Mhm, tak, tak. I do tej pory tak jest. I nie miałam odwagi być, mieć chrzest. I tylko modliłam się do Boga, żebym wyszła za katolika. I udało się. Bo inaczej to chyba nie byłam chrześcijanem. No i w tym tutaj dużo Chopin pomógł. Aha. Tak. Czyli pani przyjęła chrzest w wieku... Przed ślubem. Przed ślubem, więc przed ślubem. W wieku 20 kilku lat. Aha. No ale z tego, co pani mówi, to już za Chrystusem szła pani od dawna. Tak. Tylko nie miałam odwagi. Takiego impulsu brakowało. Właśnie Chopin mi pomógł, dlatego że Rinko w Japonii wygrała konkurs. No i właśnie jedną z nagród był przyjazd do któregoś z krajów Europy. No i właśnie wybrała kraj Chopina. Ale właśnie, ten wybór kraju Chopina, czy to było tylko i wyłącznie z powodu muzyki, czy też tutaj grało rolę to, że Polska była, jest do tej pory postrzegana w świecie jako kraj katolicki? Nie, nie dlatego. Tylko Chopina. Aha. Bo wtedy jeszcze nie wiedziałam, że Polska jest tak katolickim krajem. Bo jednak nie bardzo znane było w Japonii o tym. No ale właśnie przecież znałaś nie tylko Chopina, jeżeli chodzi o jakieś wielkie postaci, ale też nazwisko Kiri Skłodowskiej. Aha. Czytała Sienkiewicza, mając, nie wiem, 4 czy 5 lat. Więc ta Polska była no, tak odległym krajem, ale też ale... bliska jej. Wszystko będzie opatrzności.
A jak rodzice dowiedzieli się, że pani ma to pragnienie bycia uczniem Chrystusa, bycia katolikiem, to wiadomo, że to było troszeczkę zmiana tej tradycji, jaka jest w Japonii od pokoleń, że się jest buddystą albo jest się Shinto, prawda? Czy tam są te wyznania, a tutaj chrześcijanin, chrześcijanka nagle. Tylko tak mogę powiedzieć, że w Japonii prawie nie ma religii, bo jeżeli buddyzmu, to tylko jak ktoś umrze, to kapłan buddyjski przyjdzie i się modli i z pieniędzmi wraca. Tylko to. Więc ludzie to takie doświadczenie i też się troszeczkę oddala się z religii. A shintoizm to tylko to jest taki jak nie bajka, ale to taki stało się mu Bóg. Taka mitologia troszeczkę. Mitologia, tak. Więc na ogół Japończycy nie wierzą nic. Tylko tak ogólnie, tak może jakieś coś, nie wiem, coś świętego, to tak się modli. Ale oczywiście jak ma problemy, to modla się. Ale... Czyli właściwie chrześcijaństwo, katolicyzm wnosi zupełnie nową jakość. Czyli Bóg jest codziennie obecny w życiu. Ja codziennie mogę z Nim rozmawiać, mogę z Nim żyć. Gdzie? Jak staje się chrześcijaninem, to jest zupełnie ta rewolucja, prawda, w podejściu do, zupełna zmiana w podejściu do religii, że tu, gdzie z jednej strony jest buddyzm, gdzie Bóg jest potrzebny tylko na pogrzeb, posługi, kapłan, do posługi, tak. A w katolicyzmie ja na co dzień mogę żyć z Bogiem. Tak, ale tylko dlatego, że ja tutaj jestem w Polsce, więc ja mogę tak się modlić, ale jak w Japonii, czasami wracam do Japonii, to już tak troszeczkę oddalam się z Boga. Chociaż ja chodzę do kościoła, a to taki, wiecie, codziennie jest tak bez Boga. To bardzo musi mieć silną wiarę tam. Pani powiedziała, że każdy pani koncert to jest jakby takie mówienie o Bogu. To zupełnie, bo do pewnego czasu to ja grałam i taki więcej aplauzu, to jeszcze tak czułam się tak smutno. Ale w pewnym momencie myślałam, że jeśli to będę grała dla Boga i dla ludzi, to tamtego czasu wszystko się zmieniło. Może lepiej gram trochę. Ja zastanawiałem się, na czym to też polega, ponieważ zapewne pan tutaj jakąś taką moją ogólną jakąś tam intuicję, wiedzę tutaj jakoś zweryfikuje. Taką opinię słyszałem, że jak chodzi o Fryderyka Chopina, jego muzyka wymaga jakiegoś szczególnego wyczucia od pianisty. I owszem, to takie wyczucie stosunkowo łatwo przychodzi Polakom, którzy żyją w tym środowisku, gdzie żył Chopin. No ale też, co jest ciekawe, jest także wśród Japończyków wielu takich, którzy potrafią tę muzykę Chopina przekazać bardzo, bardzo wyrazicie, głęboko, doskonale. No, dziwne to jest, ale rzeczywiście dla Japończyków muzyka Chopina jest muzyką taką bliską. Z tym, że to nie jest tak, że Polacy na przykład potrafią dobrze grać Chopina, szczególnie te charakterystyczne utwory, polonezy, mazurki, a już na przykład obcokrajowcy, a szczególnie tutaj mamy do czynienia zupełnie z inną kulturą, inną muzyką, że to sprawia większą czy mniejszą trudność. To jest sprawa według mnie zupełnie indywidualna, bo zarówno Polacy, jak i Japończycy są tacy, którzy wspaniale rozumieją, czują, wspaniale interpretują muzykę Chopina, Polacy, i tak samo jest wśród Japończyków. To jest sprawa całkowicie chyba jakiegoś ducha osobistego. A jak pani rozumie muzykę Fryderyka Chopina? Co pani odnajduje w tej muzyce? Ja tak mogę powiedzieć, że to jest tak jak granie fortepiany i skrzypce.
bo skrzypce to najpierw jest bardzo trudno, ale jak złapię, to potem troszkę łatwiej. Ale fortepian na początku jest nawet kot może grać. Tak łatwo, ale potem to jest tak trudno i to samo jak Chopinem. Bo Japończycy też myślą, że Chopin jest tak łatwy, łatwy utwór. Do słuchania łatwiejszy. I to znaczy do grania też oni myślą, ale to jest tak bez końca. Tak trudno jest do grania. Chopin przywiódł panią do... Muzyka Chopina przywiodła panią do Polski. Co tutaj w Polsce pani odkryła? Wiecie, jak gram Żelazne Woli, to tak czułam, że tak jak Chopin jeszcze istnieje i słucha między publiczności, taka atmosfera, no przynajmniej do tej pory była. I jak tak tutaj długo mieszkam, to tak naturalne jest już muzyka Chopina dla mnie. Aha. Pan pamięta to spotkanie pierwsze wasze w Polsce? No, tego się nie da nie pamiętać. Chociaż bardzo dawno. Chociaż to dawno temu rzeczywiście było, ale oczywiście tak. To takie jakieś, można powiedzieć, magiczne uczucie, dlatego że dla mnie od dziecka Japonia była takim krajem niezwykłym, właśnie takim i była i jest takim, jest egzotycznym krajem dla nas, ale dla mnie jakoś szczególnie, ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że ta Japonia się aż tak przybliży do tego stopnia, że jakby połączy mnie więzami rodzinnymi. No i że w ogóle kiedykolwiek pojadę do Japonii, a jednak właśnie ten kraj poznałem, byłem 14 razy w Japonii i udało się dużo zwiedzić, z wieloma osobami spotkać. Także to bardzo przyjemne. Tutaj też w Warszawie znów gościliśmy parę cesarską. To też było wielkie wydarzenie. Te kontakty oczywiście są. Wielu Polaków jeździ do Japonii, koncertuje, uczy. Także, że ten kraj przybliżył się bardzo przez kilkadziesiąt, chociażby ostatnich lat. Jak pamiętam, te kontakty są takie intensywne, wzmożone. A pani jak zobaczyła wtedy dyrektora towarzystwa? Wtedy jeszcze nie byłem dyrektorem. Jeszcze nie? Wtedy nie, nawet nie wiem, czy kierownikiem byłem. Chyba jeszcze też nie. Aha. Ja to tak jak w Japonii właśnie, no może takie podobieństwo jedne, bo zwykle Japończycy, jak pracuje w jakiejś instytucji, w jakiejś firmie, to na ogół zaczyna w tej samej instytucji i kończy w tej samej instytucji. No i ze mną chyba podobnie, dlatego że w towarzystwie imienia Fryderyka Chopina pracowałem 30 lat, a później dopiero jeszcze w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, więc można powiedzieć, całe takie życie zawodowe w jednej, w każdym razie w instytucji, czy w instytucjach związanych tylko z Chopinem. No, czyli jak pani po raz pierwszy spotkała tutaj swojego przyszłego męża? Bo to też Boża opatrzność było, bo ja przyjechałam taki kurs letni interpretacji Chopina, i który prowadził profesor, to on obiecał mnie, że i profesor, i mieszkanie wszystko załatwi. Okazało się, że nic nie załatwił, więc ja musiałam sama szukać i do towarzystwa Chopina poszłam i poznałam. Aha. I co, od razu była myśl taka, no wreszcie będę mogła wiarę przyjąć katolicką? Nie. Czy moja droga się ułoży trochę? Chyba nie, dlatego że ona jest jedynaczką, no więc nie do pomyślenia, żeby mogła na stałe przyjechać do Polski, a tym bardziej rodzice, jak już nawet miał być ślub, to i już nawet po ślubie rodzice powiedzieli, żeby nawet nie myśleć, że oni kiedykolwiek na stałe do Polski przyjadą. Ale upłynęło kilka lat. 3 lata. Żona codziennie do nich listy pisała. Raz na rok przyjeżdżała, ale listy pisała. No i po 3 latach zdecydowali się przyjechać jednak na stałe do Polski. I to jeszcze w takich
bardzo trudniejszej sytuacji. Trudno sobie wyobrazić, zaraz stan wojenny nastał, więc ojciec Rinko brał ode mnie tak kartki, mało kto może już pamięta, że takie były żywnościowe. Stał kilka godzin w kolejce, bo ja nigdy nie miałem, ani nie miałem ochoty stawać codziennie w kolejkach i czasu nie miałem, więc on stał w tych kolejkach, przychodził jak bohater, mięso mam, albo coś innego kupował, zaopatrywał, a przecież ja myślałem, że jak już właśnie nastał stan wojenny, to tak się zrażą, że zaraz wrócą do Japonii, bo przecież szczególnie wtedy to kosmiczna przepaść między, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą w Japonii i w Polsce. No i te na co dzień te trudności okropne w takim codziennym życiu, że tym bardziej szybko wyjadą, a jednak nie. Polska im się bardzo podobała, ale do tego stopnia, że powiedzieli, że nie wyobrażają sobie gdzie indziej mieszkać, żyć niż właśnie w Polsce. Że nawet w ogóle nawet nie ma porównania z Japonią i tu byli przez wiele lat, raz w roku tylko wyjeżdżali do Japonii i wtedy też się denerwowali, że muszą jechać, no bo tam też rodzina, znajomi, więc wypadało odwiedzić. A jak pani sobie poradziła, no bo to rzeczywiście te czasy, lata, początek lat 80., no to Polska przypomina się jako kraj szary, smutny, kiedy te czołgi na ulicach, prawda, kiedy no nie wiadomo co dalej będzie. No właśnie, jak pamiętam, ktoś mi wspominał, że Rinko chodziła ze słownikiem, bo była dopiero, nie wiem, tydzień czy ile w Polsce, no i pokazywała tam ludziom szynkę, bo chciała kupić. Każdy w ogóle kręcił głową i mówił, szynka, w ogóle wszyscy zapomnieli, że coś takiego istnieje. Szynka, jeszcze ktoś mówi, ach, proszę jeszcze pójść w Peweksie, pani dostanie taką konserwową szynkę. No i właśnie tylko taką jeszcze można było przez jakiś czas kupić. Także to były takie trudne czasy. Ale pani to nie zraziło? Nie. I ludzie byli tak naprawdę, wszyscy tak życzliwi, że tak pomagali. A to jest prawda, tak. Polacy jakoś tak życzliwie do Japończyków zawsze podchodzili. Tak. Z taką życzliwością na co dzień i kiedyś i teraz spotyka się, także to jest przyjemne. No w tych czasach tych lat 80., takich szarych, no smutnych trochę, taką na pewno iskrą nadziei był dla nas Jan Paweł II. No tak, to tak. Zupełnie taka nastąpiła odnowa, rzeczywiście, no i taka iskierka nadziei, że coś się zmieni, no i to nastąpiło. Tak, i w Japonii też tak promieniował, jak pojechał do Japonii, to tak, wtedy był śnieg, tak padało, akurat Nagasaki. A to nie zdarza się, bo w Nagasaki to już samo południe, o właśnie miejsce ojca Maksymiliana Kolbego. Na ulicy i tak. A wtedy akurat, jak on przyjechał, śnieg, co było ewenementem. W 80 roku, przed stan wojny, to byliśmy w Japonii, jakieś wykłady mieliśmy, prawda? I wtedy pojechaliśmy do Nagasaki i pojechaliśmy do Niepokalanowa. Japońskiego. I wtedy brat Sergiusz, który ostatnio dopiero zmarł, on pracował z ojcem Kolbem. On służył ojcu Kolbemu i on prosił, żebym tłumaczyła książkę, jakoś coś ascetyczne ćwiczenie, nie pamiętam coś konkretny tytuł. Ale wtedy ja naprawdę prawie nic nie umiałam polskiego i jeszcze ten stan wojenny, to korespondencja bardzo trudno była, jak troszkę tłumaczyłam i wysłałam, ale to tak wolno poszło. Więc potem podziękowali. I tak dalej, no nie ma co się dziwić, tak. Że w ogóle doszło czasami. A gdy już tu jesteśmy przy tej drugiej wielkiej postaci świętego Maksymiliana, Mugenzaino Sono, to jest ten ogród Maryi w Nagasaki, który założył ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Czy pani wcześniej, jeszcze będąc w Japonii, dorastając w Japonii, czy pani słyszała o świętym Maksymilianie? No tak.
No tak. Jak kimon dla pani się okazał, prawda? Czy jakoś on też był jakąś taką pomocą w pani drodze, przygodzie z muzyką, z Polską, z wiarą w Pana Jezusa? Muzyką to może nie, ale oczywiście taki szacunek do Ojca Królowego, to chyba wszyscy katolicy w Japonii to mają. No tak, i tak ojciec Zeno. Ojciec Zeno też. A jeszcze ten brat Sergiusz, który służył jemu, to tak miał, ojciec Kolby miał pokój i tutaj takim okienko było i tutaj brat Sergiusz spał. I ojciec Kolby miał taką materac, taki nierówno, więc brat Sergiusz zawsze chciał tak troszkę poprawiać, to ojciec Kolby mówi nie, bo on tak będzie spał. Ale jeszcze taki trudno do uwierzenia jest, że ojciec Kolby pojechał do Japonii i oczywiście ojciec też wie, ale po miesiąc po japońsku widał czasopismo ten Rycerz Niepokalanów. I wtedy, bo nie tak jak teraz drukarnia, prawda, samo idzie, pojedynczo... każdą stronę? Każdą literę, kiedyś tak było. Czcionki jest odwrotnie, jest schowane, więc to naprawdę nic nie mogę zrozumieć. Tak, ale to w ogóle to była postać wyjątkowa, bo przecież on przyjechał do Japonii, to jego zapytali Japończycy, a czy pieniądze ma? Nie, nie mam, ale będę miał. A czy język japoński zna? Nie, nie znam, ale się nauczę. No i się nauczył na tyle, że nawet ludziom w takich ludzkich sprawach, takich prywatnych, ludzkich, trudnych sprawach udzielał różnych porad i tak dalej. Także no coś niebywałego, naprawdę niebywałego. I ojciec Kolby jako, bo dwa razy wrócił do Polski, a drugi raz to jako, jak się nazywa ten? Jako on wrócił w roku 1936 już jako gwardian Niepokalanowa. Tak. Mhm. Ale pierwszy raz jak wrócił, to akurat ambasadzie minister, japońskiej ambasadzie minister zachorował ciężko. I wtedy ojciec Kolby pomagał na nawrócenie jego i on jest pochowany w Warszawie, ten minister. Akurat. Nawrócił się, tak? Nawrócił się, nie wiedziałem. No, zresztą krótko po przyjeździe do Niepokalanowa, tak bardzo szybko, jak tutaj pani powiedziała, ojciec Maksymilian zaczął wydrukować po japońsku Rycerza Niepokalanej. No i także w dość krótkim czasie w klasztorze już miał kilkudziesięciu wychowanków. Przygarniał tam tych wszystkich, którzy potrzebowali pomocy. I również jeździł z wykładami do seminarium duchownego, bo on był profesorem teologii i filozofii. To były warunki. Gdzieś do oj, zapomniałem. W Japonii? Nie wiem, czy on musiał do Chin pływać do tego, do seminarium, czy do Korei. A do Indii też był, tak. Aha. Też w Indiach. Mhm. Bo to były warunki, że będzie wykładał teologię, jak w Rzymie. Bo przed tym w Rzymie ojciec Kolby w ogóle chciał pojechać i ewangelizować w Chinach. Najpierw do Chin w ogóle, zanim do Japonii. W Rzymie spotkał się z japońskim kapłanem, który potem został biskupem. To on zachęcał ojca Kolbego do Japonii. Jakby odradzał wyjazd do Chin, że tam jednak nie ma dobrych warunków. Tak? I ojciec Kolby mówi, że ja nikogo nie znam w Japończyków. To on dał polecenie kogoś. Aha. I tak się to zaczęło. No. Więc to jest naprawdę wszystko też Boże opatrzność. Jeżeli ojciec Kolby pojechał do Chin, to zupełnie potoczyłoby się wszystko inaczej, tak. Ale no, w ogóle nawet i to, co zrobił tu w Polsce, to też, bo oczywiście w Japonii trudniej, ale to, co w Polsce, to też takie no, niebywałe, bo przecież, no można powiedzieć z niczego, bo przecież tak jak wiemy, nawet tego gruntu początkowo nie miał, na którym powstały te wszystkie zabudowania, aż wreszcie i kościół i tak dalej, ale najpierw taka dosłownie szopa powstała i ojciec Kolby miał problem z
z nabyciem czy z otrzymaniem tego gruntu. I przecież hrabia Drucki, Lubecki ostatecznie zgodził się nawet, że przekaże ten swój teren, no ale takie warunki postawił nie do przyjęcia, bo zażyczył sobie, żeby, jak to się mówi, do końca świata odprawiane były msze w intencji jego rodziny. A to było takie, no wiadomo, że nie do spełnienia, więc ojciec Kolbe powiedział jednak, że no nie może tych warunków przyjąć. No i chociaż już wcześniej wszystko było uzgodnione, no ale skoro już nie doszło do porozumienia, a mimo wszystko, jak już ojciec Kolbe widział, że wszystko, ta cała sprawa idzie no, pozytywnie naprzód, postawił przecież figurkę Matki Boskiej i jak już jednak nie doszli do porozumienia, to hrabia Drucki-Lubecki powiedział, no to proszę w takim razie zabrać figurkę, no, bo niestety no, nie udało się porozumieć, no jednak nie dam tego terenu. No to ojciec Maksymilian Kolbe powiedział, no ale jednak to niech ta figurka zostanie. Jako no, pamiątka, jako pierwszy raz, jedyny przypadek, Matka Boska nie przycinęła, tak? Nie przyczyniła się do tego, tak ojciec Maksymilian Kolbe powiedział, do tego, żeby mógł pozyskać ten grunt. No ale właśnie stała się rzecz niezwykła, bo hrabia Drucki-Lubecki w końcu powiedział, jak ojciec Maksymilian powiedział, żeby została Matka Boska, to mówi, no to i wy też tu zostańcie. I jednak dał ten grunt już bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań, więc to też no, sprawa wyjątkowa, a mówię, ten hart ducha ojca Maksymiliana Kolbe, taki wyjątkowy, bo przecież ze współbraćmi codziennie z Niepokalanowa do Szymanowa na siódmą, na mszę świętą chodzili, zanim w ogóle podjęli jakiekolwiek właśnie prace tam na terenie. To do tego stopnia, że w zimie to jak w Miednicy się myli wieczorem, to rano już lud był w Miednicy i pierwsza rzecz właśnie szli tam przez kilka, nie wiem, kilometrów, nie wiem, cztery czy ile w każdą stronę i dopiero zabierali się za pracę, a rzeczywiście ojciec Maksymilian Kolbe no, był takim człowiekiem no, jakiegoś takiego wielkiego hartu ducha, bo tak jak widzimy, i tu w Polsce, i w Japonii, no z niczego zrobił naprawdę coś wielkiego, wspaniałego. I takie chorobite było, nie? A to no, też przecież no, bez płuca i tak dalej. No, ale to jest ciekawe, bo tak, pani znała postać Maksymiliana Kolbego i też, jak pani mówi, wielkim szacunkiem się cieszy w Japonii. Pan jest też związany trochę z Niepokalanowem. A ja to już chyba pierwszy raz poznałem. Wiedziałem o ojcu Maksymilianie Kolbe, ja wiem, mając może 4-5 lat. Myśmy z rodzicami właśnie wtedy, kiedy miałem właśnie tyle lat i całą rodziną, nas pięcioro było, więc cała gromadka, cała rodzina właśnie pojechała do Niepokalanowa, bo myśmy mieszkali nie tak daleko od Niepokalanowa, koło Błonia, mieliśmy tam majątek rodzinny, no i właśnie ileś tam 4 kilometry do stacji, no już dalej pociągiem, to już bez kilka stacji, bez problemu. I właśnie znaleźliśmy się w Niepokalanowie, no i tam właśnie wystawiane były jasełka. I do dzisiaj pamiętam rzeczywiście, no wspaniale, takie wielkie wrażenie na takim małym dziecku zrobiły. No i wydawało się, że to tak, tylko tak jednorazowy taki kontakt, a jednak w sumie wiele razy byłem w Niepokalanowie. Mój ojciec pisał do rycerza Niepokalanej i przez wiele, wiele lat kontaktowaliśmy się, byliśmy tam wielokrotnie. Zresztą tam jest taka słynna szopka mówiąca o historii Polski, szopka tysiąclecia i tam właśnie kiedyś ojcowie z Niepokalanowa zwrócili się do mojego ojca, do mnie, do brata, żeby właśnie im pomóc, żeby tak przygotować taką oprawę muzyczną do tej szopki, zresztą jednej, później drugiej. No ale to były też, tak jak wiemy, trudne czasy. Ja wtedy chodziłem do średniej szkoły muzycznej i po szkole spotykaliśmy się na
u franciszkanów na Warszawie, na Zakroczymskiej. Tam omawialiśmy te sprawy, jak oni by to chcieli. No ale ponieważ napisanie muzyki i wykonanie, no bo też zastanawialiśmy się, jak to zrobić, czy na orkiestrę, czy na jakiekolwiek instrumenty, to jednak by drogo kosztowało. I myśmy zaproponowali, że dobierzemy muzykę różnych kompozytorów, fragmenty różnych utworów, żeby właśnie stworzyć odpowiedni właśnie nastrój, oglądając tęże szopkę. No i tak też się stało, to przygotowaliśmy. Niezależnie od tego mój ojciec skomponował Stabat Mater. Który 30. jest nagrany, tak, na tej płycie. W 30. rocznicę śmierci ojca Kolbego, właśnie poświęconą właśnie ojcu Kolbe. Napisał kilka pieśni ku jego czci. No i wielokrotnie się spotykaliśmy, zresztą wielokrotnie też w Niepokalanowie na przestrzeni lat. Powstały filmy takie krótkometrażowe o ojcu Kolbe, więc ci zakonnicy prosili, żeby przyjść, żeby obejrzeć, żeby wypowiedzieć się na ten temat, no bo wtedy tak chodziło im o jakąś taką opinię osób młodych, jak to odbierają, więc i myśmy byli, więc ja i brat, i inne osoby, takie młode, zaproszone, no ale też niejednokrotnie był zaproszony i przyjeżdżał pan Gajowniczek, pan Franciszek Gajowniczek. No, tak, ten, którego Maksymilian ocalił. Właśnie oddał swoje życie właśnie. No, tak, też taka ciekawa postać. Chyba tak czuło się, widać było, że tak no, przyjeżdża właśnie do tego miejsca i właśnie często tam bywał, gdy nie odmawiał, kiedy był zaproszony, przybywał i właśnie ja też go, nie wiem, raz czy dwa razy właśnie tam widziałem, ale taki człowiek bardzo taki spokojny, tak jakby właśnie na nim takie to piętno tej sytuacji jakby go obarczało i rzeczywiście jak przeżywał zawsze tę wizytę tam w Niepokalanowie, zresztą i inne osoby też się właśnie mówiły właśnie, opowiadały o tych swoich przeżyciach właśnie w obozie w Oświęcimiu. Także to też i takie tego rodzaju spotkania były z osobami, które znały ojca Kolbego, no i właśnie tak jak tu pan Gajowniczek, który mu no, życie zawdzięczał. Święty Maksymilian, jak widać, również was miał trochę w tym maczał palce, żeby was połączyć, z tego co widzę. Także tak spotkaliście się. Chopin, jego wielka, wspaniała muzyka. Święty Maksymilian, jego bezgraniczne oddanie się Panu Bogu przez ręce Matki Bożej. W tym także pani mogła no poznać jeszcze później jeszcze więcej. Oni jakby otworzyli te drzwi. Co było dalej? Poznaliście się, pobraliście się. Rodziców udało się do Polski ściągnąć. Nieważne, że to były te czasy, no dzisiaj mówimy trudne, chociaż... No, ale okazało się, że to nie miało żadnego znaczenia, na szczęście. Znaczenia. I co dalej? I potem, jeśli chodzi o moje wiary, to oczywiście tak się cieszyłam, że jak miałam chrzest, byłam ochrzczona. Ale potem, jak zaczęłam chodzić do kościoła, to przez moje bezpokory, to tak coś bardzo tak mnie zradziło się. A no właśnie, ja wiem tak, właśnie ja zawsze mówiłem, no to idźmy razem do kościoła. No ale jakoś Rinko mówi, a ja tak nie bardzo rozumiem, jakieś takie różnego rodzaju wymówki. I mówi, to ja się w domu pomodlę, to przy to jest to samo. Ja mówię, no to zupełnie nie to samo. No ale jakiś czas rzeczywiście tak było, że tylko ja sam chodziłem do kościoła, a Rinko mnie to wystarczy, to
tu w domu. I to tak trwało przez jakiś czas, ale później raptem to różne wszystko się tak odmieniło. Czytałam, ci taki, no prawie New Age albo coś innego. I to tak troszkę tak błąkaną drogę chodziłam. Ale cały czas mąż się modli i dzięki temu ja mogłam się nawracać. Ale taki bezpośredni taki przyczyna było, jak czytałam orędzie prawdziwe dziecia Bogu. I to dopiero ja otworzyło mi prawdziwe takie obrycie Boga. Bo do tamtej pory to tak jak, a tego nie wolno, tak musi być i tak. I to troszkę tak naprawdę nie czułam takiej jakaś miłości. Nawet ze strony takich kapłanów też jakoś nie czułam takiej miłości czy miłosierdzia. Ale jak czytałam, to ukazało się, że miłość jest wszystkie korzenie od wszelkich cnót. I jak miłość jest, to wystarczy. I to tak od tamtego czasu, to było chyba w 1997 roku spotkałam się. To od tamtego czasu zupełnie inaczej podchodzę do Boga i czuję taką bliskość. I zawsze jestem, w mnie jest Pan Bóg. To naprawdę to było rewelacja dla mnie, więc teraz to ja... Dla wszystkich chyba tak jest, kto czyta te książki, bo jednak... Niestety. Oczywiście podstawą jest Ewangelia i o, to tak. Jest całkiem zrozumiałe, normalne i oczywiste, ale... Jaśniej o Ewangelii. Ale bardzo dużo właśnie to wyjaśnia, bo przecież Ewangelia no, nie może wszystkiego w szczegółach wyjaśnić, tak. Bo musiałaby mieć nie wiem ile tomów. No, jakby to święty Jan powiedział, cały świat ksiąg by nie pomieścił, gdybyśmy chcieli to wszystko opisać. Więc oczywiście, więc dlatego bardzo pomocne są te jest poemat Boga Człowieka, który jest taki 16 tomowy i wszystkie takie życie Pana Jezusa tak dokładnie pokazuje. To te dwa książki to zmieniło moje życie zupełnie. I ja nadal gram, ale jednocześnie ja rozpowszechniam takie orędzie. Oczywiście tylko autentyczne. Są, ja już poznaję, które są fałszywe i nie. Bo jak fałszywe, to ja czuję taki niepokój. Ale te prawdziwe dziecię Bogu i poemat, czy albo różnie jest Akita, czy Naju. Naju to Korea. Czy różnie Garabanda, tak, czy coś, to ludzie jeszcze nie znają, więc ja komukolwiek, jak spotkam się, to pytam się, czy pani chce przeczytać. To ludzie bardzo chętnie czytają. Czy w takim razie przy okazji podróżowania, koncertowania odbywacie jakieś, czy pani odbywa jakieś pielgrzymki do różnych sanktuariów? Tam byliśmy, na przykład jak mówimy o Akicie, no właśnie w Japonii, to tam dwukrotnie byliśmy. A to wspaniałe miejsce. Nawet tam nocowaliśmy. Ach, to rzeczywiście przeżycie olbrzymie. Tam Matka Boża, postać, nie pamiętam, większa, prawda? To taka figurka tej wysokości, tak. Sto jeden razy płakała, albo taki zapach, taki piękny, taki olej. Taki i łzy, tak. Tak, łzy, ale pierwsza komisja przez Kościoła Japońskiego nie uznali, czy to jest nadprzyrodzone. Ale później chemicznie badali i okazało się, że jednak to są łzy, prawdziwe łzy. Czyli komisja tego też nie uznała, ale druga komisja przez emerytowanego biskupa to uznali, więc to jest już uznane przez Kościół. Tylko japoński Kościół nie bardzo poleca pielgrzymy tam, więc z Korei dużo przyjeżdżają z czarterem, samolotem. A jeszcze troszkę chciałabym powiedzieć o Kościół japoński. Znaczy, najpierw chyba XVI wieku święty Ksawier, tak? Ksawery. U nas mówicie Zawier. Przywiózł oczywiście wiarę. I na początku było dobrze, ale potem troszkę niedobrze, że chrześcijanin zaczęli albo spalić świątynie buddyjskie, albo coś, shintoistki. I to jest troszkę taka draka była. I wtedy zakazali w ogóle chrześcijaństwa. I wtedy, ojciec wie, ile jest męczenników japońskich?
O, nie wiem dokładnie, ale wiem, że bardzo dużo. Bardzo dużo. Oficjalnie, jeśli wiedzą nazwisko, to 1500, ale mówią, że 20 tysięcy do 300 tysięcy. Aż tyle? Bo tak? Taka wiara też była wtedy, naprawdę mocna. Silna wiara, tak? Wspaniała było. Ale potem wszystko prześladowane i koniec. I niektórzy no to dlatego w domach się spotykało właśnie figurki Buddy, na co odwracało się. Tak. To znaczy, jak nikt nie pukał pewnie do drzwi, no to... Była Matka Boża. Była Matka Boska, tak, czy Pan Jezus. A jak ktoś może miał nieoczekiwany wejść, to właśnie się odwracało i był Budda się pokazywał. I nie wiem, 300 lat, czy 200 lat, to był zakaz był w ogóle. A potem raz troszeczkę pozwolili i wtedy ukazywali się, a znów oni prześladowali, zabili, więc znów oni wchodzili do podziemia, ziemna, kościół. Kościół podziemny, tak? Tak, tak. Tworzyli tam. I okazało się, że do dzisiaj są. Aha. Niby oni są shintoistyczne, należą, ale okazało się, że oni są katolicy. Są znaczy, katolikami. To znaczy, już nie można nazywać katolikami, bo dlatego, że oni jak pod ziemią wchodzili, to już po swojemu zmienili, więc już nie można to nazywać katolicyzmem. Ja bo tak. Bardzo dziwne zmienili. Zmieniony katolicyzm. Tak, na przykład oni mówią, że Adam i Ewa, a to znaczy Ewa, tak, Adam i Ewa przepraszali Bogu Boga? I Pan Bóg już się... A że nie ma grzechu pierworodnego, tak? Nie ma. Coś takiego na pewno tak jeśli dziwne takie, się robi. Tak, więc tak. Wynaturzenie jakieś. Szkoda. No to są, ale też słyszałem taką opinię, że między innymi też z tej racji, że w Nagasaki było dużo, w rejonie Nagasaki było dużo chrześcijan, to tam spadła bomba atomowa. Dzięki właśnie tak. Wielu zginęło. Mhm. Ale dalej jest, na Nagasaki chyba najwięcej jest. I ojciec, nie, brat Zeno też bomba atomowa. Wtedy były, kiedy wybuchła, tak? Tak, był, tak. Aha. No, to rzeczywiście to wielka tragedia, no. Czy Hiroshima, czy Nagasaki, no tak. Olbrzymia tragedia. I dlaczego ja mówię o takiej dawniejszej, takiej chrześcijanie, taką mocną wiarę? Bo dlatego, że teraz niestety taka dawniejsza wiara to już jakoś, nie wiem, nie trwało do dzisiaj. Nie przetrwała, tak? Nie przetrwała. Bo gdyby tak jak dawniej, to Japończycy byli no, prawie wszyscy chrześcijanie teraz. Byliby chrześcijanami. Byliby, tak. Ale materializmu... No i ten pośpiech, no i ten styl życia, o którym tak. Pani powiedziała, że praktycznie co Pana Boga się w ogóle odsuwa, chyba że jakieś nieszczęście się przydarzy, tak? Tak, bo dlatego, że materializmu, bo dość taki bogaci byli, nie? Do 10 lat temu. Japonia. Teraz recesja, więc inaczej, ale jak wszystko mamy, ci pieniądze, no to Pan Bóg niepotrzebny. Wszystko, prawda? To już niepotrzebne jest. Ale to wszędzie tak jest. Wszędzie. W Polsce też się to też w zależności od tej sytuacji materialnej zmienia. No, ale jednak tak jeszcze może powróćmy do muzyki Chopina. W tej muzyce, mimo tego, że... znaczy jest właśnie ta głęboka prawda, że niezależnie od tego, jakie okoliczności życia cię spotkają, czy będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem, czy będziesz biedny, czy będziesz chory, czy zdrowy, to jednak w tej muzyce Fryderyka Chopina przebija ta prawda, że zawsze jest Pan Bóg na pierwszym miejscu, który po prostu nas jakoś podnosi. Nie wiem, czy pani także i takie sprawy odkrywa w muzyce Chopina? Pan Bóg, już Pana, bo raczej taki Beethoven ci prędzej dla mnie, ale Ty. To znaczy, muzyka Chopina jest taką muzyką, no, trudno powiedzieć charakterystyczną, gdzie no jest też, no jest taką na wskroś polską, no trudno jakby akurat muzykę niesakralną łączyć z Panem Bogiem, ale oczywiście ona jest taka i uduchowiona, i głęboka,
Ojciec ma rację, że do wszystkich trafi. No właśnie tak. Pomimo to, tak jak powiedzieliśmy sobie, bez względu, jak to się mówi, na rasę, na szerokość geograficzną, jakoś do, właśnie do ludzi trafia. I, no i właśnie tak jak mówiliśmy, pokazał to rok Chopinowski, gdzie jednak tak wielka promocja tego Chopina miała miejsce i tak jak wiem, to to było wielkie przeżycie dla ludzi w różnych krajach, obcowanie właśnie z muzyką Chopina, bo tego Chopina rzeczywiście było bardzo dużo w ciągu roku, że w Polsce to jest sprawa całkiem normalna, ale, ale naprawdę na całym świecie. No tak, ale, ale ja myślę, że właśnie tutaj, gdy mówimy o tych takich elementach głębi duchowej w muzyce Chopina, mam tu na myśli nie tyle jakieś konkretne orędzie, jakiś konkretny fragment Ewangelii, czy próbę nawracania kogoś na jakąś wiarę, ale mam tu na myśli ten taki uniwersalizm, który mówi o tym, że każdy człowiek jest stworzony przez Boga i jeżeli człowiek się ku Panu Bogu zwróci do Boga, to wtedy on jest w stanie odnaleźć drogę swojego życia, prawda? I ja to tak może mogę nazwać, że Chopin, nie wiem, czy on był tak bardzo wierzący, był czy nie, ale natchnienie było, miał przez Ducha Świętego, więc to nam trafi. Mhm. Nie wiem, Chopin był tak. No, znaczy był, tak jak wygląda to z przekazów różnych, no, no oczywiście to, co mówisz, no trudno powiedzieć, aż w jakim stopniu, ale ta no, muzyka też jednak świadczy o tym, że jednak... No tak, tak, jego droga życiowa była taka różna, czasem szalona, gdzieś zbłądził, jak chodzi o te moralne strony nawet i, te, i taki jakiś jeden, drugi upadek się mu dostał, ale... Moment także odejścia, prawda, gdzie Adam Mickiewicz siedział w jednym pokoju i modlił się za niego, a w drugim pokoju on i spowiednik i tam odbyła się spowiedź życia, prawda, przed śmiercią. Ale tak jak tutaj pan powiedział, sama muzyka, którą on tworzył przez całe życie, ona jakby no, pokazuje nie tyle może jakiś taki pewny wycinkowy stan ducha Chopina, prawda? Ale on pokazuje właśnie ten, to całe jego dążenie, to całe jego pragnienie, jego tak, drogę życiową. Przecież prawda? W końcu to jest muzyka na fortepian solo, bo tam jest tylko przecież kilka utworów z orkiestrą, czy muzyka kameralna w minimalnym stopniu przecież stworzona przez Chopina. A przede wszystkim wydawałoby się, że co można właśnie na jeden, tylko na fortepian stworzyć. Czy się właśnie uda komukolwiek stworzyć coś takiego właśnie wyjątkowego, głębokiego, bardzo jakby, no, można powiedzieć, odległego dla wielu ludzi, a jednak tak nie jest. Bo tak to co sobie właśnie powiedzieliśmy, muzyka całkowicie na wskroś polska, a jednocześnie docierająca do różnych, do ludzi reprezentujących różną kulturę. A właśnie takim przykładem, czy to będzie właśnie Japonia, Chiny, Korea i tak dalej, te kraje, które przecież żyją zupełnie w innej kulturze. A jednak ta muzyka i sami Japończycy się zastanawiają, ja też przecież właśnie tyle razy byłem w Japonii i też spotykałem się właśnie z takim ciągle z pytaniami właśnie, jak to jest, że Japończycy jednak potrafią interpretować przecież tak jak na początku powiedzieliśmy, różnie. Jedni grają tak jak Polacy, dobrze, czy świetnie, wspaniale, drudzy tak sobie, ale jednak tych wykonań dobrych
też jest bardzo dużo, ale to, czyli to trzeba czuć, bo to nie można tak sobie usiąść i na fortepianie zagrać i to jakby no, wszystkie nuty zagrać i by się wydawało, no i co jeszcze więcej chcieć, a to jest dopiero początek właśnie, żeby ten utwór, ta interpretacja dotarła właśnie do człowieka, żeby właśnie aż ciarki po plecach chodziły. To jest właśnie dotarcie do no, samego jakby dna tej muzyki. Ja dopiero teraz jako ojciec powiedział o ten nawrócenia takiej ostatniej chwili, albo może wcześniej. I to chyba już dopiero zrozumiem, że może się pan tak, taką błąkaną drogą chodząc, ale cały czas chyba szukał Boga. Prawda? W ostatnim momencie, tak. Tutaj odnoszę się teraz do tego, o czym pan powiedział. Otóż, jak tutaj czytam na stronie internetowej rinkokobayashi.pl, zdaje się, tak? Czy kobayashi.pl? Tak, rinkokobayashi.pl, tak. PL. Jeden z najznakomitszych... tak... krytyków muzycznych, Jan Weber napisał w Ruchu Muzycznym: Kobayashi jest rasowym pianistką dysponującą świetnym warsztatem, grającą przy tym z pasją. Grając Rachmaninowa wyzwalała w cudzysłowie demony, dosłownie szalejąc na klawiaturze, pozostając jednak całkowicie w zgodzie z intencją kompozytora. Druga sonata jest gąszczem, przez który przebić się jest wielką sztuką, którego jednak plan wyjaśnić chyba niemożliwością. Nawet słuchając takich pianistów jak Ogdon van Cliburn Ponti czy Chorowicz, nie zdołałem rozeznać się w chaszczach sonaty. Rinko Kobayashi radziła sobie z sonatą wspaniale, demonstrując zdolność absolutnego władania fortepianem. Nie dobrze, że demona. No, tutaj jest taka określenie jako poetycko, jako wielkie emocje, poryw ducha i tak dalej. Pytanie, tutaj to, o czym przed chwilą pani mąż powiedział, jak trzeba grać, interpretować, a do pani pytanie, jak pani to robi? W jaki sposób pani to potrafi? Bo moje granie jest tak jak zupa, tak na początku. Nic i potem gęsta się robi samo, to znaczy natchnienie. No bo przez długi czas na przykład Rinko mazurków w ogóle nie grała, bo właśnie panowała taka opinia, ach, mazurki właśnie, czy polonezy. Wiecie, ja myślałam. Ja też mogą grać dobrze tylko Polacy, ale okazuje się, że właśnie tak jak sobie o tym mówimy, tak nie jest. No i ale więc dopiero po długim czasie, jak nie wiem, czy po 10 latach, czy... 10 lat nie grałam mazurków. Od momentu, kiedy przyjechała do Polski, dopiero po 10 latach chyba zaczęła grać mazurki. No i myślę, no trudno oceniać, oczywiście nie chciałbym oceniać, ale myślę, że czuję, jak powinno się interpretować również i mazurki. Drodzy Państwo, zatem muzyka Fryderyka Chopina, która ludzi różnych kultur, różnych krajów przywodzi do Polski, która łączy ludzi różnych kultur i krajów. Postać świętego Maksymiliana Marii Kolbego, która pomaga w drodze do Boga, która budzi także ten szacunek i podziw. No i także wspaniała muzyka, która porusza serca wielu i zapewne przez te poruszenia wielu serc także budzi to dążenie najszlachetniejszych życiowych
postaw. Pani Rinko Kobayashi wraz ze swoim mężem, panem Albertem Grudzińskim, są w naszym studio. Zapraszamy także Państwa do rozmowy. Telefony do naszego studia 56 657 0011 dla Polski Północnej, 56 657 0012 dla Polski Południowej, dla zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 13 i 14. Kierunkowy 0048, zza oceanu 01148. Nie wiem, jaki jest kierunkowy do Polski z Japonii. Tak samo, 48, tak. Także zapraszamy do rozmowy i odbierzmy pierwsze telefony. Słuchamy Telewizja Trwam, halo? Halo? Witamy, szczęść Boże, proszę się przedstawić. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Telefonuję z Gorzowa, Ala, z Gorzowa Wielkopolski. Witamy Pani Alicjo. Witam bardzo serdecznie. Proszę Ojca Jacka, to wielka uczta dzisiaj oglądać taki program. Zawdzięczam to wszystko wyłącznie Radiu Maryja i Telewizji Trwam, że mam okazję tak zacnym towarzystwie być. Szczerze, serdecznie pozdrawiam Panią i Ojca Jacka, jak również Pana. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. No, tylko komplementy na Państwa spadły, ale myślę, że bardzo zasłużone. Także dziękujemy Pani Alicjo za te miłe słowa. Odbierzmy kolejne telefony. Słucham Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże Państwu w studio. Ja chciałbym taką rzecz powiedzieć. To znaczy chciałbym potwierdzić swoje przypuszczenie, że pani Rinko Kobayashi związała w Polsce swój los z Wilanowem warszawskim. Czy to jest prawda? Tak. No więc właśnie, ja przez 30 lat byłem mieszkańcem Wilanowa, wyprowadziłem się 5 lat temu z Warszawy i miałem po roku 97 okazję uczestniczyć w codziennych mszach świętych, gdzie panią spotykałem. Były takie momenty, że pani przychodziła ze swoją mamusią, tak, i byliśmy no, uczestnikami tej samej Eucharystii. Bardzo serdecznie panią pozdrawiam. Miałem okazję również słuchać pani koncertów, kiedy ksiądz Bogusław zapraszał do swoich pomieszczeń, czy ewentualnie na terenie pałacu. Życzę państwu wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Czyli pani mama... Wiecie, zmarła w zeszłym roku, w wrześniu, tak, ale tak. Czyli tutaj, tak? Tak. Do końca tutaj, że się tak, przychodzi. Tak. No i tak jak mówię, bardzo sobie ceniła tutaj pobyt w Polsce. Słuchamy Radio Maryja i Telewizję Trwam. Halo? Halo? Bierzmy, jeszcze mamy kolejne telefony. Słuchamy, halo? Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Teraz Jutek z Łomża dzwoni. Witamy Panią Józefę. Ja pozdrawiam księdza i pozdrawiam gości. I ja bym tak prośbę miał, żeby ta pani zagrała na fortepianie w tym radiu. Jest kawałek muzyki kościelnej. Panie Józefie, tak, dziękujemy bardzo. Jest to możliwe. Czy myślę, że w radio to my tutaj posłuchamy trochę płyt, gdzie otworzymy pani wykonanie, ponieważ ten instrument, który tutaj stoi, on służy tylko i wyłącznie jako rekwizyt. No i trudno by było go akurat w tym momencie wykorzystać. Ale dziękuję serdecznie za tę prośbę. Spełnimy ją w części radiowej. Szczęść Boże. Rzeczywiście tutaj na tym pianinie trudno by było cokolwiek chyba zagrać dzisiaj. Przy innej okazji może. Bo nie wiem, czy ono nawet jest dostrojone i tak dalej. Zapraszamy także na koncerty. Pani gra jeszcze koncerty, prawda? To oczywiście, tak. Czy jakieś kolejne są szykowane, teraz najbliższe? To znaczy, po śmierci swojej mamy na razie tak jakby wyłączyła się z działalności koncertowej, ale już teraz wznawia dalej, już będzie grała.
to pewnie pierwszy koncert będzie w pamięci mamy, tak? Może. Nie wiem. Dedykowany. No, może. To zobaczymy. Odbierzmy jeszcze jeden telefon, słuchamy. Telewizja Trwam, halo? Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto się do nas zadzwonił? Prosimy bardzo. Ania z Niemiec. Witamy serdecznie. Niech będzie błogosławiony czas, jaki jest poświęcony rozmowom niedokończonym. Przepiękna tematyka. Halo? Tak, tak, słuchamy panią. Niech będzie błogosławiony czas, jaki jest poświęcony tematowi w rozmowach niedokończonych. Jestem pod ogromnym wrażeniem wysokiej kultury, osoby prowadzącej, ale również i gości. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu Albertowi, że dzięki panu mamy tak wspaniałą osobę osobie pani... Pani Riko Kobayashi. Tak, tak, przepięknie grającej jest, emanuje z niej ogromna szlachetność i wzór dla kobiet, Polek, które również są za granicą, żeby brały przykład, że można łączyć sławę i miłość wspaniałą do Boga. Jeszcze raz chciałabym serdecznie podziękować za tak wspaniałą tematykę. Szczęść Boże i gratuluję dalszych sukcesów. Życzę z Panem Bogiem. Dziękujemy. Szczęść Boże. Łączenie sławy i miłości do Pana Boga. Bo właściwie chyba Pani Rinko, Pani Kobayashi, właściwie ta kariera muzyczna, pianistyczna, to jest taki sposób na życie. A tak jak nam to pokazują wielcy twórcy, Fryderyk Chopin, życie człowieka to jest ogólnie rzecz biorąc wędrówka do Boga. Tak. Czy pani muzyka, granie, występowanie, studiowanie muzyki, czy pani to pomaga w drodze do Boga? Tak, bo dlatego, że tak jak mówiłam, że moja gra jest samą modlitwa, więc to jest już odłączone. Rozłączne, tak. Rozłączne. Aha. Co by państwo tutaj widzą Telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja, jakby państwo może polecili czy zachęcili do tego sięgania po muzykę klasyczną, po muzykę, po wielką muzykę, aby no, na co dzień krok po kroku stawać się coraz bardziej człowiekiem dzięki tym dziełom. Czy warto? Tak, to zależy oczywiście od zainteresowania, od wrażliwości. No tutaj pole do popisu to jest teraz dobre dla Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Edukacji i właśnie też tak się widzę, staje, że czy to właśnie Ministerstwo Kultury, czy Ministerstwo Edukacji, no właśnie nareszcie chyba przyjęło właściwą drogę, bo wszystko zaczyna się w młodym wieku. Oczywiście trzeba zachęcać ludzi dorosłych, bo jednak właśnie muzyka poważna i uszlachetnia, zmienia pozytywnie człowieka, ale to powinno się robić jeszcze w szkole. I do tej pory to raczej to wszystko się robiło, żeby tych bardzo młodych ludzi zrazić. Tak jak zajęcia wychowania fizycznego, takimi zajęciami drugorzędnymi, a tym bardziej jeszcze muzyka, tak jak i religia, gdzie trzeba specjalnie jakby skłaniać, namawiać. To jednak powinno się zmienić, szczególnie jeżeli chodzi o nauczanie muzyki. Do tej pory były właśnie takie zajęcia, tylko tak zwane zajęcia muzyki. Ale ja pamiętam też ze szkoły podstawowej i później, ale szczególnie podstawowej,
to te zajęcia były na takim poziomie, no byle jakim prowadzone, gdzie nie było ani nagrań, nie można było poznać instrumentów, nie można było na żywo. Oczywiście każdy może pójść i uczyć się i w ognisku muzycznym, ale przede wszystkim szkoła powinna wychowywać, ten początek powinna dać właśnie szkoła, ten kierunek, gdzie młody człowiek zainteresuje się, ale żeby się zainteresować, trzeba poznać, trzeba mieć dobry sprzęt. No i widzę, że chyba w tym kierunku wszystko idzie, że to nareszcie teraz jakby ruszy. Miejmy nadzieję. Czy pani zachęci widzów Telewizji Trwam do obcowania z muzyką? Tak, ja myślę, że, bo niektórzy mówią, że jak kontemplują albo coś się modlą i tak cichutko pójście Chopina, jakaś uspokojająca muzyka, to pomaga, tak mówią. Więc może to też polecam. Serdecznie dziękuję za tę pierwszą część wizyty w naszym studio. Naszą rozmowę kontynuujemy w Radiu Maryja już po godzinie 21.40. Tam będzie okazja, żeby nie tylko pokazać okładki płyt, ale żeby coś usłyszeć. Także zapraszamy widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja na drugą część naszego spotkania, której gośćmi będą pani Rinko Kobayashi-Grudzińska i pan jej małżonek, pan Albert Grudziński. A ja raz jeszcze serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.